Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na ostatni dzień grudnia 2022 roku Suwałki liczyły 68 525 mieszkańców. Pomijając ewentualne migracje i opierając się wyłącznie na danych o urodzeniach i zgonach, ta liczba na ostatni dzień czerwca znowu zmalała. W pierwszym półroczu na świat przyszło 250 suwalskich noworodków, z czego 111 to dziewczęta. Chłopców urodziło się 139. Oczywiście nasz szpital powitał na świecie więcej dzieci. W tutejszym ratuszu łącznie sporządzono 417 aktów urodzenia. Nie zawsze jednak zgłaszamy do USC tak radosne wydarzenia jak narodziny. W ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego rocznika odnotowano aż 316 zgonów osób mieszkających w stolicy Suwalszczyzny. Tym razem los był statystycznie poprawny. Zmarło porówno kobiet i mężczyzn. Wygląda na to, że przyrost naturalny miasta nadal będzie ujemny. Suwałki i tak długo broniły się przed takim wynikiem demograficznym. Portal Polska w liczbach.pl podaje, że w latach 2002-2022 liczba mieszkańców Suwałk zmalała o 0,7%. Dane za pierwsze półrocze tego roku wskazują, że ubytek tylko przez połowę tego roku wyniósł aż 0,1%.